Z głębokim żalem zawiadamiamy Państwa, że w mającym miejsce w Polsce wypadku samochodowym zginęło dwoje dzieci i siostrzenica ambasadora Polski w Kanadzie, pana Zenona Kosiniaka-Kamysza. Oto kondolencje skierowane do pana ambasadora i jego małżonki Katarzyny przez prezesa Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysława Lizonia. Ekscelencjo, w imieniu Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej, całej Polonii i własnym, składam panu wyrazy najgłębszego żalu i prawdziwego smutku z powodu tak nagłej, niespodziewanej, tragicznej i jakże bolesnej dla pana śmierci pańskich najukochańszych dzieci. Łączymy się z panem i pańską rodziną w nieutulonym smutku. Zapewniamy o tym, że jesteśmy z panem w pamięci i modlitwie w tych trudnych dniach. Pozostajemy z tymi, którzy odeszli do wieczności, a których zbyt wcześnie zabrał panu okrutny los. We wszystkich naszych sercach długo będzie trwać pamięć o nich. Z najgłębszymi słowami współczucia i bólu Władysław Lizoń, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Wyrazy współczucia państwu Zenonowi i Katarzynie Kosiniak-Kamysz przekazał także przewodniczący kanadyjsko-polskiej parlamentarnej grupy przyjaźni poseł Blaine Cokins wraz z żoną Barbarą. W imieniu wszystkich Kanadyjczyków pragnę wyrazić moje najgłębsze kondolencje rodzinie i przyjaciołom rodziny Kosiniak-Kamysz, których dzieci i siostrzenica zginęły tragicznie w wypadku samochodowym w Polsce. Myśli całego kraju są z nimi w tym najtrudniejszym czasie. Wszyscy jesteśmy zasmuceni tą tragiczną stratą. Blaine Cokins, poseł okręgu Wetaskiwin. Do wielu kondolencji wyrazy najgłębszego współczucia dla przeżywających niewyobrażalną tragedię państwa Kosiniak-Kamysz dołączyli również przedstawiciele Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza. W imieniu Polski Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza, jej Rady Dyrektorów, Zarządu, pracowników i członków przesyłam Jego Ekscelencji i całej rodzinie najszczersze wyrazy współczucia. Trudno znaleźć słowa, które by ukoiły tak ogromny ból. Dlatego łączymy się w modlitwie za zmarłych i wszystkich bliskich, których ta tragedia w jakikolwiek sposób dotknęła. Niech życzliwość i duchowe wsparcie tysięcy rodaków doda Państwu otuchy, ukoi rozpacz i wzbudzi promień nadziei na dalsze dni życia. Solidarna w bólu i smutku, Halina Marszałek McGregor, prezes Zarządu Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza. A teraz zapraszam na wiadomości z Polski, przygotowane przez Telewizję Trwam. W piątek, 6 sierpnia, Bronisław Komorowski został zaprzysiężony przed Zgromadzeniem Narodowym na prezydenta Polski. W orędziu przedstawił plan swojej prezydentury. Uroczystość zaprzysiężenia przebiegała z wymogami protokołu dyplomatycznego. Rozpoczął ją hymn Polski. Zanim jednak Bronisław Komorowski złożył przysięgę, obecni na sali oddali hołd zmarłemu tragicznie świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i pozostałym 95 ofiarom katastrofy smoleńskiej. Chwilę później marszałek odczytał Bronisławowi Komorowskiemu rotę przysięgi. Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobroć ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję. W ławach sejmowych oprócz parlamentarzystów zasiedli m.in. członkowie obecnego rządu, byli prezydenci Polski, marszałkowie Sejmu i Senatu, premierzy. Zabrakło natomiast Jarosława Kaczyńskiego. Jego nieobecność tłumaczył szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Ja myślę, że jest to zupełnie zrozumiałe. Chodzi o sposób traktowania przez polityków PO świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Jeden z publicystów określił ten sposób mianem przemysł pogardy. Nowo zaprzysiężony prezydent wygłosił orędzie, w którym podobnie jak w kampanii wyborczej posypało się dużo obietnic. Zasadnicza poprawa opieki zdrowotnej. Będę wspierał modernizację kraju dokonywaną w imię poprawy jakości życia wszystkich obywateli. Musimy wspólnym wysiłkiem likwidować bariery utrudniające start życiowy młodych ludzi. Praca, mieszkanie, żłobki i przedszkola nie mogą być przecież dobrem, o które trzeba z trudem walczyć.
Oferuję współpracę i wspólny namysł nad najważniejszymi dla Polski sprawami. Odnosząc się do polityki zagranicznej, prezydent podkreślił wagę współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, a także chęć sprzyjania rozpoczętemu pojednaniu polsko-rosyjskiemu. Będę sprzyjał rozpoczętemu procesowi zbliżenia i pojednania polsko-rosyjskiego. O jednej obietnicy Bronisław Komorowski nie wspomniał, o niepodnoszeniu podatków. Na to uwagę zwrócił także poseł Jan Dziedziczak, którego zdaniem prezydent powinien odnieść się do zaproponowanej przez rząd podwyżki VAT-u. Krytyczny był również Eugeniusz Kłopotek z koalicyjnego PSL, który zauważył, że w orędziu nie pojawiło się nic nowego, a wręcz powtórka obietnic z exposé premiera. W drugiej części przypominało mi to exposé premiera nowo tworzonego rządu. Zresztą patrzyłem na minę pana premiera Tuska. No i przyznam się szczerze, miał trochę zafrasowaną, bo jak teraz spełnić te wszystkie obietnice? Nie będzie to łatwe. A to jak prezydent będzie się z nich wywiązywał, pokaże przyszłość. Później w Archikatedrze Warszawskiej nowy prezydent uczestniczył we mszy świętej. W Eucharystii przewodniczył prymas Polski ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk. W homilii metropolita warszawski ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz, zwracając się do nowego prezydenta, powiedział, że przed głową państwa stoi wiele ważnych decyzji, często dotykających trudnych spraw moralnych. O godzinie 14 na Zamku Królewskim Bronisław Komorowski odebrał insygnię Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. Później pojechał na chwilę do Pałacu Prezydenckiego, a następnie do Belwederu. To tu będzie miał swoją tymczasową siedzibę. Do Pałacu Prezydenckiego wprowadzi się po tym, jak zakończy się tam remont. Bronisław Komorowski złożył obietnicę w sprawie krzyża upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej. Gdyby prezydent ogłosił ją wcześniej, można było uniknąć eskalacji konfliktu. Najpierw był wywiad Bronisława Komorowskiego dla Gazety Wyborczej i słowa: krzyż to symbol religijny, więc zostanie we współdziałaniu z władzami kościelnymi przeniesiony w inne, bardziej odpowiednie miejsce. Po tej publikacji długie milczenie. Wczoraj niespodziewanie, na kilkanaście godzin przed zaprzysiężeniem, pojawiła się obietnica. Ofiary katastrofy będą upamiętnione. Chcę powiedzieć, że rzeczą oczywistą, nie wynikającą z żadnej kalkulacji politycznej, gry politycznej czy interesu politycznego, jest to, iż w Pałacu Prezydenckim na krakowskim przedmieściu zostaną upamiętnieni wszyscy urzędnicy kancelarii IBBN-u, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, a w sposób szczególny para prezydencka. Zapowiedź upamiętnienia ofiar wielu pod pałacem powitało z nadzieją, choć opatrzoną wielkim znakiem zapytania. Czy ta obietnica to jest prawdziwa? Bo ostatnio to wszystko jest kłamstwem, co się dzieje w Polsce. Nie dla wszystkich rząd jest wiarygodny i dzisiaj zaprzysiężony prezydent, mimo że na końcu powiedział: tak mi dopomóż Bóg, a marszałek Schetyna nawet powiedział: niech cię Bóg prowadzi. Ale ja bym przede wszystkim postawiła znak zapytania. Część rodzin ofiar już zaproponowała koncepcję pomnika. Projekt przygotowuje Maksymilian Biskupski, autor między innymi warszawskiego pomnika poległym i pomordowanym na wschodzie. Pomnik przed pałacem ma mieć kształt obelisku. Na jego bokach będą umieszczone płaskorzeźby dłoni. Jest to obiekt wertykalny, pomnik wertykalny, wzniosły. Wysoki oczywiście do ustalenia, żeby nie zakłócał, ale żeby był godny, upamiętniający to wydarzenie i to przesłanie, bo przede wszystkim on ma być symbolem nie tylko śmierci, ale tego, co po sobie pozostawili. Jednak ze słów prezydenta Komorowskiego wcale nie wynika, że upamiętnienie będzie miało miejsce, tak jak chcą obrońcy krzyża, przed pałacem. Obietnica upamiętnienia w Pałacu Prezydenckim sugeruje, że stanie się to wewnątrz budynku. Tak do końca to jemu nie wierzę. Może na piśmie by to złożył. Nie jeden raz słowa nie dotrzymał. Nie wierzę mu. Pytany o szczegóły realizacji obietnicy nowego prezydenta, szef jego kancelarii Jacek Michałowski ucina krótko: czytaliście wczorajszą depeszę. Nie mam więcej nic do dodania. Przepraszam. Deklaracja Komorowskiego jest niejasna, przyznaje szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Myślę, że sprawa byłaby rozstrzygnięta wtedy, gdyby deklaracja brzmiała w ten sposób: powstanie w tym miejscu pomnika, do czasu powstania pomnika będzie tam stał krzyż. Czyli tak jak głosi napis umieszczony przez harcerzy na krzyżu. Jeśli jednak i tę obietnicę Komorowskiego wziąć za dobrą monetę, to pytanie, dlaczego zwlekał z nią tak długo?
W nocy z ubiegłego poniedziałku na wtorek przeciwnicy krzyża ustawionego pod Pałacem Prezydenckim zorganizowali demonstrację, wyszydzając osoby, które pragną, aby krzyż pozostał w tym miejscu do czasu umieszczenia tam tablicy upamiętniającej ofiary tragedii smoleńskiej. Demonstranci, przeważnie w młodym wieku, urządzili spektakl pełen nienawiści do osób wierzących. Krakowskie przedmieście, Pałac Prezydencki, środek nocy. Przeciwnicy obecności krzyża w tym miejscu zwoływali się od kilku dni poprzez internet. Akcję Krzyż nagłaśniały lewicowe media. Zapowiedzi organizatorów manifestacji o usunięciu krzyża zmobilizowały także jego obrońców. Przyszli wspomóc grupę, która od kilku tygodni trwa przed krzyżem. Grupę, która jest ośmieszana, poniżana, wobec której przeciwnicy krzyża i lewicowe bojówki stosują przemoc fizyczną i słowną. Tak też było i wczoraj. Tygodnie upamiętnia parę prezydencką. Niech stanie przed ich prywatnym domem i tam wyprawiajcie sobie te swoje ekscesy. Z jednej strony próba modlitwy, z drugiej wulgarne, agresywne i szydzące z religii hasła. Precz z krzyżami, na stos z moherami. Zabawny happening w wykonaniu przeciwników krzyża. Zostawcie go! Przerodził się w żałosne widowisko, mówi Joanna Neifeld. Co się dzieje każdej nocy tutaj? To jak znieważane, obrażane, popychane, okrywane, obsikiwane, przepraszam, takie są fakty. Są te zastosowanie, które tam nikomu nic złego nie robią, tylko się robią. Widowisko, które nie było już sprzeciwem politycznym, ale religijnym, zaznacza ksiądz Stanisław Małkowski, który codziennie jest obecny przed krzyżem. Tutaj ważą się losy Polski, tutaj, przy tym krzyżu ważą się losy Polski, a nawet więcej, losy Europy się ważą, czy Polska będzie Chrystusowa, czy jej nie będzie. Czy Europa będzie Chrystusowa, czy jej nie będzie. Dla wielu ludzi, w tym dla pana Ryszarda z Otwocka, wczorajsza demonstracja to przypomnienie najgorszych lat 80. Zadobieństwo w tym, że napuszczano, jeżeli po prostu chciano komuś dokuczyć, napuszczano na niego nieznanych sprawców. Tak napuszczano nieznanych sprawców na księdza Niedzielaka, tak na innych, osoby, które uważane były za niebezpieczne dla władzy ludowej. Gdyż obecny spór polityczny podszyty jest gigantyczną, irracjonalną nienawiścią skierowaną wobec najważniejszego symbolu naszej wiary. Żenujących zdarzeń, do jakich dochodzi co noc na krakowskim przedmieściu, nie chce ukrócić obecna władza. Ani nowy prezydent, ani lider Platformy Obywatelskiej nie podjęli zdecydowanych kroków, aby zagwarantować, że w tym miejscu powstanie pomnik upamiętniający ofiary tragedii smoleńskiej. Nie widzę powodu, aby twierdzić, że dzieją się tam rzeczy straszliwe. Tu żadna katastrofa się nie dzieje. Profanowanie krzyża, umieszczając na nim pluszowego misia czy puszek po piwie, dla premiera katolickiego kraju nie jest straszliwe. Tak spokojnego marszu Warszawa nie pamięta. Wczoraj wieczorem spod stołecznej archikatedry pod Pałac Prezydencki wyruszyła wielka procesja modlących się i czuwających obrońców krzyża. Większość jej uczestników trzymała w rękach zapalone pochodnie i lampiony. Wcześniej, w czasie mszy świętej, wierni modlili się za wszystkie ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Jakże bardzo różnili się od tych, którzy w nocy z poniedziałku na wtorek krzyczeli: precz z krzyżem, chcemy koła zamiast krzyża, precz z krzyżami, na stos z moherami. To był pełen nienawiści spektakl wymierzony w wierzących. Krzyż do kościoła! Krzyż do kościoła! Krzyż do kościoła! To było żałosne, rzeczywiście, to było straszne. To było nieposzanowanie zarówno wiary religijnej, jak i osób starszych. To, co tu się dzieje, to woła o pomstę do nieba. Do żenujących zdarzeń obrażających krzyż dochodzi co noc przed prezydenckim pałacem. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest szybka decyzja dotycząca upamiętnienia tragedii smoleńskiej, którą musi podjąć prezydent Bronisław Komorowski. Aby jak najszybciej doprowadzić do oczekiwanego porozumienia, zawiązał się Komitet Honorowy Upamiętnienia Ofiar Tragedii Smoleńskiej, na czele którego stoi mama tragicznie zmarłego prezydenta Jadwiga Kaczyńska.
Pomnik musi stać tu, gdzie krzyż, mówią ci, którzy czuwają przy nim dzień i noc. Jeżeli nie postawią nam pomnika, to niech krzyż sobie stoi. Tu chyba nikomu nie przeszkadza. Niestety wygląda na to, że spór o krzyż szybko się nie zakończy. Wielkie zaskoczenie, ale i oburzenie. To reakcja na nieoczekiwaną decyzję Kancelarii Prezydenta o natychmiastowym umieszczeniu tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. W godzinę od wydania zgody przez konserwatora zabytków tablica znalazła się na fasadzie prezydenckiego pałacu. Jeszcze dziś rano nic nie wskazywało na to, że na fasadzie budynku Kancelarii Prezydenta przy krakowskim przedmieściu zostanie umieszczona tablica pamiątkowa. Wczorajsze zapowiedzi wskazywały na to, że wydana zostanie jedynie zgoda stołecznego konserwatora zabytków. Około 10:00 na miejscu pojawili się jednak robotnicy, którzy przymocowali przygotowaną jeszcze przed wydaniem zgody tablicę. Godzinę później w asyście warty honorowej tablicę odsłonięto i poświęcono. W ceremonii uczestniczyli jedynie pracownicy Kancelarii Prezydenta oraz jej szef minister Jacek Michałowski, a także wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz. Zabrakło gospodarza miejsca prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, których ta tablica upamiętnia. Nie wypełniono także ich woli o umieszczeniu na tablicy wszystkich 96 nazwisk. Znalazły się na niej tylko dwa: prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego oraz jego małżonki, a także prezydenta Rzeczpospolitej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Takie zachowanie władz wzbudziło oburzenie czuwających od wielu dni przy krzyżu. Brak poszanowania, wstyd i hańba! Wciąż nie wiadomo, co stanie się z krzyżem, przy którym od wielu tygodni czuwają i modlą się jego obrońcy. Jak zapowiedział szef Kancelarii Prezydenta, dowiemy się tego niebawem. Zostawmy to. Odpowiedź na to pytanie najbliższym godzinom, najbliższym dniom. Tymczasem Episkopat Polski apeluje, aby ustały kłótnie o krzyż oraz by nie wykorzystywano go w walce politycznej. Metropolita warszawski ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz wyraził przekonanie, że nie wyobraża sobie, aby krzyż sprzed pałacu został usunięty siłą. W ubiegłym tygodniu przez środkową i południową Polskę przeszła ogromna nawałnica. 4 osoby zginęły, a ponownie zalanych zostało wiele miejscowości. Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w Bogatyni na Dolnym Śląsku. Sobotnie opady zupełnie zaskoczyły mieszkańców Bogatyni i Zgorzelca oraz okolic. Nie było informacji, że woda idzie w ogóle. Po raz kolejny władze nie ostrzegły o zbliżającym się zagrożeniu. Niektórzy mieszkańcy ledwo uszli z życiem. Ratowaliśmy, to my się z tego budynku przez tamte okno. Nie było już tamtych ścian od strony rzeki. Po tych szmatach, tutaj pomału, sąsiedzi z TBS-u mieli linę, na linie tutaj w nurcie rzeki i pomału za ogrodzenie po drabinie i na bloki do TBS. Woda dosłownie zalała okolice, mówi Ryszard Radomski, zastępca szefa zarządzania kryzysowego w Zgorzelcu. Malutkie potoki, które w stanie takim normalnym można przejść niemalże suchą nogą, zamieniły się w rwące potoki. I tak potok Miedzianka przekroczył stan alarmowy o ponad 3 metry. Ściana wody wysokości ponad 5 metrów runęła na Bogatynię, runęła na okoliczne miejscowości miasta i gminy Bogatynia, na Porajów, Krzewinę, na Wigancice. Wielu ludzi straciło cały dobytek. Wszystko do wyrzucenia, tam wszystko pływało, to jest ruina. Człowiek zaczyna znowu od zera. Sytuacja w mieście jest bardzo trudna, mówi zastępca burmistrza Bogatyni Jerzy Stachyra. Po zejściu wody obraz jest naprawdę tragiczny. Pozrywane drogi, mosty, wiele budynków po prostu się rozpadło. Przede wszystkim nie mamy wody, nie mamy prądu. Prąd dzisiaj wieczorem być może w całej gminie albo prawie już będzie dostępny. Natomiast potrzebujemy bardzo mocno wody, potrzebujemy suchej żywności. W Bogatyni od rana są inspektorzy nadzoru budowlanego. Wiadomo już, że 22 budynki trzeba będzie rozebrać. Z pomocą powodzianą pospieszyła już Caritas Polska, która wysłała śmigłowcami 4 tony najpotrzebniejszych artykułów. Caritas przekazała też 100 tysięcy złotych na konto Caritas Archidiecezji Legnickiej, aby kupić na miejscu najpotrzebniejsze rzeczy. Każdy z nas może włączyć się w pomoc powodzianom, mówi dyrektor Caritas Polska, ksiądz dr Marian Subocz. Możemy wejść też na stronę Caritas www.caritas.pl. Tam są podane nasze konta, na które można wysłać pieniądze. Ale też można wysłać bezpośrednio na przykład do Caritas Legnickiej żywność, pościel,
wodę pitną, ponieważ oni będą te towary rozprowadzali pomiędzy ludźmi najbardziej potrzebującymi. Każda pomoc, nawet najdrobniejsza, jest dla powodzian nieoceniona.